Muszą. Panie prezydencie, już echa tego sukcesu katowickiej drużyny w hokeju na lodzie powoli ucichają, bo to już minęło prawie 10 dni od tego sukcesu, jakim było zdobycie wicemistrzostwa, a jednak to właśnie dzisiaj pan prezydent zdecydował się zorganizować to śniadanie dla nich. Jak pan oceni ten event, to spotkanie? Myślę, że bardzo fajne, bo to jest znów coś, co jednoczy nas wszystkich wokół Gieksy, co pokazuje, że wszystkim nam zależy na tym, aby ta Gieksa pieła się w górę, bez względu na to, czy to jest hokej, czy piłka nożna, czy siatkówka, ale dzisiaj spotkamy się z hokeistami, bo to oni osiągnęli wicemistrzostwo w tym sezonie, a więc są tą najlepszą drużyną spośród wielosekcyjnej Gieksy i z tego jesteśmy dumni, tym się chcemy chwalić i wszystkim głośno mówić. Panie prezydencie, to chyba bardzo miłe uczucie móc właśnie w takim gronie i przy takiej okazji się spotkać i powiedzieć kilka słów do takich wspaniałych ludzi, jakimi są nasi sportowcy. Absolutnie tak. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli tutaj, mimo tego, że już wiemy, że jest po rozgrywkach, każdy się porozjeżdżał gdzieś do domu, ale jednak jest prawie komplet i z tego jestem bardzo zadowolony. No i widać w nich tą chęć do dalszej gry w GKS-ie Katowice. Mało tego i ten apetyt na to mistrzostwo. I myślę, że wspólnie tutaj z trenerem i z drużyną będziemy myśleli, jak to mistrzostwo zdobyć. Boguś, emocje po tym wielkim sukcesie, którego byłeś częścią, czyli zdobycie wicemistrzostwa Polski po 15 latach, już powoli opadają, ale mimo to gdzieś jeszcze cały czas i w mieście i nie tylko pojawiają się różne eventy z tym związane, ale jak ty przeżyłeś te ostatnie bodajże 10 dni od tego sukcesu jeszcze myślami gdzieś w tym finale? Ja myślę, że już sezon w sumie się skończył, to akurat był okres świąteczny, to jakoś człowiek wrócił do rodziny i jakoś tak emocje opadły po prostu, bo było czas i miejsce, żeby zjechać do domu. Powiedz mi, pamiętasz, jak pierwszy raz w zeszłym roku przed startem tego sezonu, który dobiegł końca, spotkaliście się w szatni Tauron KHGKS-u Katowice, czy marzyliście o tym, że możecie zajść aż tak wysoko? No, nie sądzę, żebyśmy tam w tamtym roku tak myśleli, że jak żeśmy się spotkali w szatni, gdzie to można powiedzieć było tak zlepek chłopaków, którzy się zjechali z różnych klubów, że w tym roku będziemy walczyć nam o mistrzostwo kraju, prawda? Cieszymy się z tego, że po prostu władze miasta, władze klubu są zadowolone z naszego wyniku, mimo że to jest, nie wiem, aż albo tylko wicemistrzostwo kraju, prawda? Tadek, sezon hokejowy już dobiegł końca. Myślę, że wicemistrzostwo kraju po 15 latach w wykonaniu Tauron KHGKS-u Katowice to duży sukces, ale powiedz mi, jak ty byś ocenił cały ten sezon? Myślę, że to był bardzo dobry sezon w wykonaniu GKS-u Katowice, zwieńczony właśnie tym srebrnym medalem, ale to było takie przypieczętowanie tych dobrych rozgrywek. Może początek nie był aż tak fenomenalny w wykonaniu Katowiczan, ale tylko dlatego, że pamiętajmy, ta drużyna się budowała bardzo mozolnie i to nie był sierpień, to nie był wrzesień, kiedy był początek sezonu, ale tak naprawdę końcówka października i listopad to był ten punkt kulminacyjny, kiedy drużyna zaczynała być zwarta i gotowa. Potem przyszedł jeszcze bramkarz Shane Owen, który był mega wzmocnieniem moim zdaniem i to spowodowało, że w playoffach ta drużyna nabrała takiej świeżości, że potrafiła ograć wicemistrza, no teraz już mistrza Polski, zespół krakowski i zdobyć wicemistrzostwo. Powiedz mi jeszcze, czy uważasz, że ten progres, który zanotował Tauron KHGKS Katowice, mam tutaj na myśli zdobycie wicemistrzostwa już w drugim sezonie, to takie dobre podwaliny pod budowanie wieloletniego sukcesu w tej sekcji? Może dobrze, że nie zdobyli złotego medalu, dlatego że już nie byłoby czego poprawiać, a tak jeszcze parę rzeczy do uregulowania jest. Czy to będzie przyczynek do tego, żeby być finalistą regularnym albo medalistą Mistrzostw Polski, no to zobaczymy. To jest melodia przyszłości i wielki popis dla działaczy tego klubu, bo trzeba utrzymać tę drużynę, ale nie tylko nazwiska grają. Pamiętajmy, że tutaj naprawdę chyba duże pole do popisu mieli sami hokeiści w stworzeniu atmosfery w tym klubie, a atmosfera w tym klubie jest fenomenalna i dzięki temu, nawet jeżeli te nazwiska nie są z pierwszych stron gazet, to potrafią osiągać takie sukcesy, które są na tych pierwszych stronach w późniejszym czasie. Dzisiaj w jednym z najwyższych budynków w Katowicach, a na pewno w najwyższej restauracji w Katowicach, odbyło się śniadanie z udziałem władz miasta Katowice, a także wicemistrzów Polski w hokeju na lodzie, czyli drużyny Tauron KHGKS-u Katowice. Chyba miło jest gościć tak znamienitych gości w tak pięknych przestrzeniach, jakimi tutaj dysponujecie. No, nie ukrywam, że
ugoszczenie tak znamienitych gości na 27 piętrze hotelu Courtyard by Marriott jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. Działamy od niedawna w Katowicach i cieszymy się, że już jesteśmy rozpoznawani i możemy gościć tak fajne wydarzenia, jak to, które dzisiaj miało miejsce. Proszę powiedzieć, panie Łukaszu, czy w tego typu wydarzenia, czyli współpraca i z miastem, i z klubem sportowym, gdzieś tam wpisuje się w waszą koncepcję rozwoju tych przestrzeni, którymi tutaj dysponujecie? Jak najbardziej. Mamy nadzieję, że pojawienie się w mieście hotelu Courtyard by Marriott wpłynie też bardzo pozytywnie na wizerunek całego miasta i pokaże Katowice trochę z innej perspektywy i walczymy z tym wizerunkiem, który był do tej pory. Tak, cała działalność, hotel nastawiony na biznes, który wspomaga również wszystkie wydarzenia sportowe. Mamy nadzieję, że to bardzo fajnie wpisze się w tą strategię miasta i odczarowanie wizerunku Katowic.